tej strony Ola. Dziś zapraszam Was na lunch w restauracji Jollibee. Postanowiłam pójść i sprawdzić jeszcze jeden fast food, który mnie ciekawił w Wietnamie, bo no, mamy w Wietnamie również Jollibee. I w sumie ja nigdy w Jollibee nie byłam, nie wiem w ogóle, czy mamy je w Polsce. Nie jestem pewna, mam wrażenie, że chyba nie, ale no... Chciałam zawsze zobaczyć, co to jest za fast food i co tam mają, bo znam zarówno maskotkę, jak i znam nazwę z internetu, czy z jakichś tam relacji ogólnie rzecz biorąc światowych. W związku z tym chciałam zobaczyć, jak jest w Jollibee w Wietnamie i jakie są ceny i jak to się w sumie ma do całej reszty. Jollibee należy do spółki, która ma swoją siedzibę na Filipinach. I dlatego też trochę mnie zastanawiało, jak w sumie przekładają się tutaj ceny. Zanim jednak podeszłam do lady, przy drzwiach powitała mnie oferta zestawów dla dzieci. Zaś nad ladą wszystko elegancko opisane. Ja dla siebie zamówiłam zestaw składający się z kanapki, małych frytek oraz napoi. Uważam to za bardzo uczciwy deal. Podczas gdy w loterii zapłaciłam za podobny zestaw 78 tysięcy, tutaj cena wyniosła tylko 40. Ze wszystkich fast foodów, w jakich byłam, Jollibee zdaje się być najbardziej przyjaznym wietnamskiemu rynkowi, bo jakby nie patrzeć, tutaj jest opcja, że jedzenie kosztuje faktycznie tyle, co te lokalne rzeczy. Innymi słowy, zestaw, który ja mam, kosztuje 40 tysięcy i pójdąc na miasto, chcąc zjeść na przykład pho, też masz 40 tysięcy za taki posiłek, więc to jest w sumie najbardziej logiczne i najbardziej odpowiadające cenom. Jak wspomniałam, w skład zestawu wchodzą frytki. Wyglądają jak frytki z maka, zapewne również smakują jak frytki z maka, jednak jest to dobry rodzaj frytek. Powiem Wam, że w sumie to jest taki, wiecie, standard McDonalda i całej reszty, a tak naprawdę w cenie bardzo przyjaznej Wietnamczykom. Napój jest podawany z lodem i słomką w plastikowym kubeczku. No i na koniec kanapka. Był to w sumie dobry wybór, bo kanapka, jak widzicie, jest z kurczakiem i dzięki temu od razu mogę stwierdzić, jak przyrządzają tutaj kurczaka. Powiem Wam, że to jest pierwszym zabiegiem, jest wykorzystanie takiej, nie wiem, surówki do kanapki, aczkolwiek jest to dobre. Jest to ciepłe, jest to dobre i w sumie tak jak mówiłam, taki standard McDonald's KFC, tylko że za lepszą cenę, bo tutaj zestaw dla jednej osoby nie przekracza 80 tysięcy. No i jeszcze kilka innych informacji, choć już mniej istotnych. Mianowicie, jak każdy fast food w Azji, ten również posiada personel, który sprząta po tobie. W Jollibee w zestawach, oprócz kurczaka, ryżu i kanapek, można znaleźć także makaron. I mamy też dozowniki. Do wyboru sos ze słodkiej papryki oraz ketchup. Mam wrażenie, że Jollibee stanie się moją nową ulubioną restauracją, bo w końcu znalazłam fast food, który jest typowo fast foodem. I przy okazji jakby jest w takiej cenie, że jakbym poszła do KFC kupić Be Smarta, to bym dostała mniej więcej to samo. Za mniej więcej tą samą cenę. Więc tak naprawdę Jollibee ląduje na górze mojej listy fast foodów w Wietnamie. McDonald's jest na samym dole, dlatego że jest hiper drogi w porównaniu z czymkolwiek. KFC też jest drogie jako takie. Loteria nie jest aż tak droga, ale nie jest też tania. Jollibee jednak jakby odpowiada totalnie tym standardom, których ja bym tutaj oczekiwała i tym cenom, których ja bym tutaj oczekiwała. Także z vloga na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, komentujcie, lajkujcie. Jeżeli chcecie zobaczyć inne filmy, zachęcam Was do tego. Jeżeli chcecie zasubskrybować, możecie zrobić to tutaj. Pa!